Siemasz, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Krójka, to jest kolejny odcinek, zagramy w trzecią erę kampania Rohanu i powiem wam, że sytuacja wygląda całkiem nieźle. Co prawda mamy tutaj jeszcze poszczególne armie klanów, które tutaj nam się przydarły. Właściwie to jest tak, jedna, tu jest jedna armia, no dobra, liczmy jako pół, to jest raz, dwa, trzy, cztery i 5 i więcej prawdopodobnie oni już nie mają, więc na razie tutaj nas to miasteczko nie obchodzi. To jest jakiś tam, a nie, to jest generał, trzeba go sobie wyciągnąć. Tu trzeba cię ratować, koleżki. Tu właściwie mamy dużo generałów i dwa oddziały konnicy. Tylko że oni nic nie zrobią, no. Dobra, wy na razie siedzicie w tym lesie. Tą armię, jakby co kontruje ta nasza armia z następcą frakcji. Tutaj oblegamy, więc jest sprawa załatwiona. Tylko problem na razie otwarty pozostaje tutaj, gdzie musimy chyba stoczyć bitwę. Tak jest, tutaj trzeba stoczyć bitwę. I oni mają tak, tego nie liczymy, nie liczymy. O, panie, to będzie miazga, chyba że będziesz miał jakąś dobrą pozycję, ale wątpię, więc od razu przechodzimy na pole bitwy. I powiem wam, że kampania wojenna przeciwko klanom zaczyna nam przynosić duże zyski. Co prawda, zostało jeszcze parę miasteczek, ale tu już jest naprawdę końcówka. Nie spodziewałem się, żeby mogli jeszcze zorganizować jakąś kolejną armię poza tymi, które już mają, bo zajęliśmy im po prostu główne miasteczka, ich stolice i wszystkie większe ośrodki. Jeszcze najwyżej mają tam po drugiej stronie tej rzeki jakieś większe miasteczko, ale wątpię, żeby mogli coś jeszcze zorganizować. Ja chciałbym nawet, żeby oni chyba do mnie przyszli w tej bitwie. Mamy całkiem ładne zbocze. I ładną nawet armię. Znaczy no troszeczkę uszczuploną, jeżeli chodzi o te podstawowe jednostki, ale tak to jest ładnie. No, znaczy nie podstawowe właśnie, a właśnie o te lepsze. No tutaj troszeczkę braki są, ale to nic. No i co, i może się uda tak, żeby zrobić, żeby on do nas przyszedł. Elegancko. Bądźcie jedną grupą, wy będziecie drugą grupą, która zaatakuje z tej strony, jeżeli będzie taka potrzeba. Doskonale. Dobra, stoicie. Stoicie, zgrupujcie się i zaczynamy. I co, przyjdziesz do nas, koleżko, czy my do ciebie? To jest podstawowe pytanie. Idziesz czy nie idziesz, bo siedzisz głęboko w lesie i... No coś się ruszasz, więc na razie przyspieszymy czas i zobaczymy, co zrobisz. A ja bym się rozstawił tą konnicą troszeczkę bardziej z boku, bo jego łucznice mają przeklęty duży zasięg, więc trzeba uważać. Gdzie nasi stoją? Nasi stoją tutaj. Nie, to jest za mały kąt i za mała odległość, więc was tutaj poproszę. I co, idziesz czy stoisz? Chyba stoisz, co? Może czekasz na te posiłki? No dobra, zobaczymy, jeżeli te posiłki dojdę, a on się nie ruszy, no to wtedy zaatakuj. Co ty właśnie masz? No, mieszników, ale nie, nie zdążysz konicą dojechać, bo to by było stąd, tutaj nie, no masakra. Tylko szkoda, że on do mnie nie przyjdzie. No zobaczcie, jak ta armia pini stoi na tym wzgórzu. Byłoby wręcz idealnie, jakbym tu zaszarżował. Konica z lewej, z prawej strony. O Boże, ależ pięknie. No i co, ruszycie się czy nie? No ci jeszcze idą i się nie śpieszy, więc może zaryzykować tą konicą? Nie no, dobra, już tutaj pewnie w lesie stoją, to nie ma co. Co on tu ma? To jest pewnie generał, czy nie? Tu albo to jest generał, albo tu właściwie, bo jest nieukryta jednostka. To jest tak, jeden oddział... Wow, a się zabunkrowali z tymi tarczami. Masakra. No i coś zrobisz? Może w końcu? Nie wiem. Dobra, ci już zajęli pozycję. Ależ pięknie by tych od tego zajechali. Po prostu poezja. Poezja by była, gdyby się chciał do mnie ruszyć. No nie wiem, no jeszcze blisko ma. Zobaczymy, co on zrobi z tą jednostką. Czy ją ustawię, czy nie. Czy będzie stał dalej. No bo jak będzie stał, no to ja po prostu konnicą pójdę tętę, bo właściwie całą armią przejdę sobie gdzieś tutaj może. Albo z tej strony przetransportuję całą armię. Bo w lesie tak ciężko może być, jeżeli chodzi o konnicę, byśmy mogli ponieść za duże straty. No dobra, ci już dochodzą. I co, idą dalej.
Ustawiają się i... A, będzie stał. Tak jest, będzie stał. Nie ma co. No dobra, więc robimy... Chyba z tej strony sobie podejdziemy, bo tam była większa przestrzeń. O, tutaj pójdziemy. Mhm. Więc tutaj was poproszę... Ta konica właściwie może przejechać sobie... Ta konica może przejechać sobie nawet... Bym powiedział, że można przejechać sobie tutaj. Mhm, a ci... Mhm. A ci przyjadą sobie... Na razie tutaj. Dobra, i on coś robi? Stoi. No dobra. No to wy sobie stójcie, a my musimy się przemieścić, tylko że to znowu długo potrwa, zanim nasi się ustawią, zanim... żebyś do mnie szedł? Nope. Tylko podszedłeś. No dobra. Dobra, wyjście. To takim łukiem chcę mieć, no bo jakbym przechodził po ukosem tutaj przez te lasy tutaj, no to bym ją łucznikami ściągnął raz, dwa, bo oni mają ten gigantyczny zasięg, wręcz niemożliwy, jeżeli chodzi o jakieś tam zwykłe klany, no to ten zasięg ich łuczników to jest porażający, właściwie ich jednostki strzeleckie są porażające. Jest troszeczkę nie tak chyba. Lepiej mieć tam jakichś podstawowych oszczepników. No dobra, oszczepników zgodzę się, ale jak ich by było uczniki, to jest masakra. Dobra, i teraz idziecie tutaj. Idziecie tutaj, żeby się ustawić w tym miejscu. Dokładnie tutaj. Właściwie to rozbijemy grupę. O, jak ładnie się ustawili. Znaczy, uszeregowali się, jeżeli chodzi o karty. Dobra, a wy tutaj idziecie. I teraz ta wesoła kompania... Znaczy nie, ta wesoła kompania przejeżdża... Właściwie tutaj, może z dwóch stron. Znaczy, stąd zaatakujemy konnicą, ale tak z dwóch stron jakoś, żeby to ładnie wyszło. Dobra, i ten jakoś się nie przestawia. Stoi cały czas tak jak stał, tylko ty mi masz... się przegrupowywuje. On tam miał prawie całą armię, więc no, nie wiem, dziwne, dziwne. Dobra, panowie, z życiem tam. Ustawcie się i możemy atakować. O, widzę, że coś tu przemieścił. Ale cofnął. Dobra, ci już są prawie na pozycji. Ci możecie nawet podbiec. Tu jest bieg. Aha. Wow, bo się zaczęło. Co tu nagle? Wow, armia mu wyskoczyła. Hello, armia. No to co? Biegniecie. Kawaleria gdzieś tam do lasu. Jeżeli on się na tych skupił. Bo już w ogóle troszeczkę tempo, żeby zmniejszyć. Wy możecie pod... Co właściwie jest? Aha, on się też ustawia. No i znowu muszę się ustawić na nowo, co? Myślałem, że już będzie bieg do mnie. Tak, o. Chcę, żeby ustawić tą naszą milicję z przodu, żeby ona przyjęła główny impet na siebie, żeby tam na ci już nie musieli dalej ginąć. Oni strasznie szybko potrafią umierać. Dobra, co tu idzie? Oni teraz idą w tą stronę, tak? No dobra, no to do tyłu, no bo nasza piechota jeszcze nie zajęła. O, ci już w ogóle pod linię podeszli. Dobra, podjedźcie tutaj. Strasznie się rozproszył, chłopak. No, wybiegniecie, czy co wy robicie? Ktoś tam schodzi. Dobra, jeszcze nie są zmęczeni, tylko rozgrzani, bo dałem im, żeby szli przez cały czas. Mhm. Dobra. I wy co? I wy już możecie biec w sumie do przodu. Wy tu biegniecie gdzieś tutaj. Wy tutaj. Zaraz im wydamy rozkazy do ataku, tylko zobaczymy, co, kto na kogo wpadnie. Jeszcze tu jest jeden. Aha, wy już biegniecie, dobra. No i co, i do przodu wy też. No może zakręćcie dla bezpieczeństwa. Aby się zbliżcie gdzieś tutaj. Mhm.
Elegancko. Dobra, widzę, że rozdzielił swoje siły, więc no chyba popełnił błąd. Bo wątpię, żeby to był jakiś przemyślany plan. Dobra, a wy tam jedziecie. Dobra, elegancko. Co to jest? To są łucznicy. Łucznicy, łucznicy, dobra. Elegancko. Czemu wy stoicie? Wybiec cały czas, co to w ogóle zastanie? Dobra, wy tutaj. Aha. Gdzie wy jesteście? Wy jesteście gdzieś tam, tak? Dobra, tutaj. Elegancko. Wy tam możecie zakręcić. Super. Gdzie wy właściwie jesteście? Czemu wy tu stoicie? Masz cholera. Biegnijcie tam. Dobra, elegancko. Dobra, wy już spuściliście szarże, więc do tyłu. Wy też do tyłu. Nie stójcie tak głupio, bo będziecie umierać. O, właściwie tą szarżę możemy tutaj przekierować. Dobra, ci sobie tutaj poradzą. Czemu oni tak szybko umierają? Co jest? What the fuck? Pależ! Cholerą tu pale porozstawią. Dlatego oni tak umierali. Są pale. Panie. Może być ciężko. Dobra, pauza, bo teraz trzeba im dobrze powydzielać rozkazy. Wy tutaj. Wy tutaj. Wy tutaj. Tylko, czy tu są pale gdzieś? Gdzie te pale stały? Tu stały te pale. To jest masakra. Tutaj chyba. No właśnie. Ojej, ile konnicy straciłem w tym miejscu. O Boże. Dobra, wy. Kurde, też są te pale. I on to teraz ustawił na szybko. Bo on to nie mógł przed bitwą tego ustawić, bo by nie. Znaczy w trakcie. Przed bitwą, bo on wszystko tu ustał. Dopiero tu się co. Kurde. Musimy szybko zrobić szarże i się wycofać, żeby nie zdążyli wjechać na pale. Bo to będzie rzeźnia. Dobra. I wy już do tyłu. Właściwie wy dwaj. Bo zaraz na pale wjedziecie. O fuck. Do tyłu. Dobra. Dobra, teraz ta cała armada do tyłu. Doskonale. Kuźwa! Co jest? No wiedziałem, że na pale się nadzieję. Kurde. Cholera jedna. No i co teraz? Dobra, umieraj już teraz. Teraz tu już możesz umierać. Kurde, no zginął, bo się nadział na patyki. Co za bezsens. Wow, i w ogóle ci mi uciekają. Wow, bo to mi dowódca umarł. O, cholera. Dobra, gonić. Gonić w takim razie. Trzeba zabijać teraz. Cholera. Ale masakra. W takim momencie umrzeć. Dobra, tu mi dwa oddziały panikują. Dobra, powinniśmy wygrać. Dobra. No, trzeba uważać na te ich patyczaki, bo to jest masakra. Dobra, elegancko. Gdzie ty jesteś? Dobra, ty ścigaj tych. Sobie powinieneś poradzić. Dobra, bo się troszeczkę zamieszałem i nie wiem, co tu się dzieje. W ogóle nie wiem, strasznie dużo mi oddziału zaczęło panikować. Troszeczkę się dziwnie robi. Ci w ogóle gdzieś pobiegli, nie wiem gdzie. Wracać. Co się w ogóle dzieje? Co za jakieś ucieczki? Dobra. Właściwie tak szanse trochę równe są, a myślałem, że to już będzie z gładko. Kurde, rozpędźcie się i przejechać przez nich. Męczycie się jak nie wiem co. No ale no co, no. Pale praktycznie zrobiły. Aż kurde, tyle ich ucieka. Pale praktycznie zrobiły większość, jeżeli chodzi o jego armię. No, to była jakaś masakra. Dobra, tam środek, wspomóc.
ci dobra wracać, bo zaraz przegramy to jeszcze, nie gońcie tamtych. Masakra. O kurde, trochę głupio ta bitwa wyszła, nie? Mieliście chyba tutaj coś zszarżować, nie? Czy mi się wydaje, czy tak gadam tylko do siebie? Czy tu w ogóle się dalej trzymają? Dobra, bez was wszyscy atakujcie tych, ale co wy robicie? Mieliście tam szarżować. Masakra, strasznie duże straty będą, no właśnie. 40 połowy stracimy. Ojej. No tak, ale to już będzie to miasteczko, już powinniśmy to zająć. Nie no, znów ucieknie ich dużo, dobra, nie. To będzie ciężka bitwa. Znaczy, już niepotrzebnie takie straty ponieśliśmy. Ci tam w ogóle wracają. Ci tu są rozdzieleni, nie wiem czemu. Ojej. Wszyscy już? Naprawdę? Dobra, teraz tu wjechać im w plecy. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu, tak? Dobra, to wytrzej. Gońcie już tych, co uciekają. Dobra. Tam coś jeszcze ucieka, nie? Ucieka, goni mnie, rany. Co to jest? Dobra, zabiliście tych tu w lesie, bo nic nie widzę, więc nie wiem. Zabić. Wszystko we wszystkim się mieszam, kopuję. Dobra, wygońcie może tamtych. Dobra. Elegancko. Czego stoicie? Walczcie. Ci wszyscy uciekają, dobra, gońcie ich. Dobrze, oprócz tych, co pochłonią tych. A jest tu jakaś piechota? Tak, jest tu piechota, która się skupi. Oni się skupią na tym. Dobra, przyspieszamy tą parodię. Czy to jest jacyś Spearmeni, ale powinni zginąć już. No właśnie, koniec. Coś tu ucieka jeszcze. 95 łuczników, dobić. Masakra, ilu łącznie straciliśmy? 45%, ale troszeczkę jeszcze wróci po bitwie, ale nie, naprawdę przykra bitwa. Niepotrzebnie straty, ajajajaj. No generał zginął na tych przeklętych palach, ostrosłupach, czy cholera wie co to było. Jak to się... palisady, nie. To są pale po prostu zaostrzone. I ten, i... Potem zaczęły mi uciekać oddziały, on dowódca umarł. A jak uciekają, to się odwracają plecami do przeciwników. A jak są plecami do przeciwników, to są też plecami do ich mieczorów. Dostają potem po głowie takimi ostrymi mieczorami i padają jak muchy. Pacja. Zniszczyłeś mi? Oczywiście, że mi zniszczyłeś kulturę. A nie, i tak to była dużo, dobra. Dobra, i co? I wychodzimy stąd. Nie pokazujemy się w mieście, bo to była naprawdę smutna bitwa. Może ty zostaniesz. Dobra, idziemy tutaj sobie. O, można nawet coś zwerbować. Chyba możemy. Jeden oddział konnicy. Czy może tu lepiej? A tu nie mogę. Dobra, zobaczmy może, co możemy zbudować, zwerbować i tak dalej. Tu mogę jakiś oddział? Nie. Tu mogę coś z jakiejś najmniej też nie, bo po co? Tutaj ta kultura się robi, robi się kultura. No. Mogę tych przetrenować, byłoby słodko, nie mogę. Tu się buduje palisada dopiero. Tu jeszcze możemy już 3 tury sobie spokojnie oblegać. Tu idzie wsparcie, tu idzie wsparcie. Idą. Mogę coś zwerbować. Są skirmiszerzy, są łucznicy. Dobra, na razie ich nie potrzebuję. No dobra, zwerbujmy tych. Czemu nie? Jak mogę, to... O, i tu mogę. Słodko. Elegancko. I to ja bym właśnie to chciał zrobić, bo tu jest właśnie, nie ma naszej kultury, a to jest takie miasteczko, które daje całkiem spore dochody, więc przydałoby się to utrzymać. Tu mamy ten fort, więc jakby co, to może się skusić na ten fort, tu zawsze trochę tur zejdzie. Bo to jest tak, jedna tura i za drugą turę by doszedł, ale to spokojnie, powinniśmy to przejąć i tak. Dyplomaci. Aha, oni już chyba byli poruszeni. U krasnoludów prawdopodobnie byłem. Teraz mogę iść chyba do tych ludów Bridge, jak to się nazywało.
No i co, i I Mordor gdzieś cannot tu nie do widać that. go? Nie, tu była ta armia, ale ona się cofnęła, więc jest elegancko. No i jest elegancko, nawet mi się podoba. Kończymy turę. I zobaczymy, co klany wymyślą. Czy się może już poddadzą i dobrowolnie dołączą do Imperium Rohan. I mam nadzieję, że Gondor wytrzyma, dopóki ja tak naprawdę nie nadejdę z odsieczą, jak nie załatwię swoich spraw na zachodzie. I że do tego czasu dotrzyma swoje prowincje. Ja tu widzę, że. Ho, ho, ho. Czyżbyś mnie atakował? Dowódca frakcji. Łucznik. Oszczepnik. Trzeba będzie ich szarżować. Wsparcie. A, bo ty jeszcze wsparcie masz. I atakujemy właśnie to wsparcie. Takie buty. No to jest tak, atakuje mnie. Na pewno tak, wsparcie mnie atakuje i wsparcie jest. Będzie z lewej u góry, tak? Więc możemy tam się. Właściwie nie. Wsparcie będzie z prawej, więc możemy się przyszykować, żeby szybko zraszować to wsparcie. Bo co ty masz jako to wsparcie? No to jest po jednym tym. No dobra, możemy to. Dobra, spokojnie, wygramy to. No, bez problemu. Myślę, że zdążymy jeszcze zrobić tą bitwę. No tak, no bo możemy to spróbować zrobić tak, że najpierw jednych szybko zraszujemy i nie pozwolimy im się połączyć z główną armią. O, widzę, że tu mam prawie samych tych. Nie mam prawie milicji, tylko trzy oddziały, reszta to są cztery już lepsze. Więc jest dobrze. Myślę, że konnicę poślemy z jednej strony, ale poczekamy. Nie będziemy się nią śpieszyć, żeby mi tam gdzieś nie. Nie. Palisada, znaczy pale mi nie wyrosły przed nosem. O, i on ma na plecach, no dobra. Po prostu wbiec w nich. Dobra, a wsparcie idzie z tamtej strony. Dobra, powinniśmy to elegancko wygrać. O, już zaczął strzelać. Normalnie zasięg jak u elfa. Dobra, co ty masz na plecach? Łucznicy, dobra, łucznicy. To możemy nawet zaszarżować, to są tylko swordsmeni, ale to trzeba uważać. Dobra, tam się zaczęła szarża. Elegancko. Palisady nigdzie nie widzę. Więc spokojnie możemy biec. Dobra, jeszcze tam będzie szarża. Dobra, i myślę, że możemy już tu sobie wycofać do tyłu, żeby zrobiła nawrót. Gdzieś oddział mi powinien zachodzić od boku. Tego przynajmniej planowałem wysłać. Dobra, ci się wycofują, ale to są łucznicy logiczne. Ty może powiedzieć. Gdzie ta armia? W ogóle tak się skupiłem, zapomniałem. Dobra, ona tam się zmierza. Powinniśmy zdążyć ich rozbić. Wyjdziecie, dobra, wyjdziecie tutaj. Ci w ogóle są już rozbici. Prawie. Znaczy, mam taką nadzieję, dobra, do przodu. No, przydałoby się was rozbić w końcu. Panowie, umierajcie już szybciej. Dobra, ci już uciekają. Wow, bo ci już podchodzą. To są łucznicy właściwie. O, szybko. Dobra. I co? I poddacie się? Dobra, jego generał ucieka. Dobra, elegancko już to wygraliśmy. Znaczy, mam nadzieję, że to już. Dobra, ci jeszcze tylko walczą, ale walczą, ale to już tylko tak, żeby walczyć. I teraz tak. Gdzie ja bym chciał się rozstawić? Ja bym chciał się rozstawić chyba tutaj. Dobra, bierzemy naszych tych. Naszą milicję. Tutaj. Bierzemy tych. Dobra. Ustawiamy tutaj.
teraz tylko, żeby nas nie złapali jego ucznicy, którzy właśnie zaczęli ostrzał. Dobra. Spadamy, chłopaki. Uciekamy. O, ale szybciej, bo oni już tu nadchodzą właściwie. Dobra, jechać panowie, jechać. Bo jak to właściwie wygląda? W sumie po co ja uciekam? Mogę przecież go zmiażdżyć. On ma samych łuczników, tak? No właśnie, to są przecież samostrzelające. Ale nie, bo trzeba i tak z lasu wyjść, bo byśmy w lesie walczyli. No, trzeba wyjść. Trzeba wyjść z lasu, tylko że... mogę trochę potracić na tym. Na tym, że będę się wycofywał. Dobra, idzie tędy, nie idzie przez las, to jest już plus. Chyba. Dobra, komisję ustawimy sobie tutaj. Ludzie ci mają samolot. Dobra, to i tak ich wyślemy do przodu zaraz, tylko że chcę, żeby się jakoś ustawili porządnie. Dobra, jak to wygląda? Trzy oddziały, dobra. Wybiegniecie tutaj. Teraz jest tak. Wy trzej zachodzicie z tej strony. Wy dwaj idziecie tędy. A ty zachodzisz od boku. Konica idzie tędy. Wątpię, żeby mógł teraz ustawić palisady, jeżeli to jest... Znaczy te pale, jeżeli to jest armia ze wsparcia. W ogóle gdzieś tam ma przywódcę frakcji w ogóle w tej armii. Zapomniałem, że muszę o tym pamiętać, że ona będzie miała duże morale. Że może nie być tak łatwo ten ich złamać. Ale z nie takimi rzeczami sobie radziliśmy. Dobra, ci już biorą... uciekają. Dobra, elegancko. Nasza konica jest już tutaj. Co my możemy zrobić? No możemy tych na przykład oszczepników zaatakować, skoro chcą. Właściwie miały chyba dwie jedne. Dobra, trzy idą, to trzy idą. Wyjdziecie tutaj. Natomiast zakręcacie dalej. Nie dajcie się złapać. Dobra. Możecie właściwie tych Spearmanów zaatakować. Co tu stoi? Oszczepnicy, oszczepnicy, dobra. Możecie szarżować. Czemu wy stoicie? Motherfucka. Dobra. Elegancko, wy do tyłu. Właściwie możecie, wracając z tych, zaatakować. Doskonale, uda się, uda się, uda się. Dobra. Zniszczyliście chyba obie z ich. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Wszystko elegancko. Wy musicie jeszcze wytrzymać. Co, przegrywacie, giniecie, oddajecie się? Gdzie są ci? Czego ci stoją? Dobra, już weszliście. Dobra, nie bawcie się z nimi tak długo, bo to jest strata czasu. Co tu jest? To są skirmiszerzy. Tutaj by trzeba było przepchnąć tą linię, co? Dobra, ci już zaraz sobie poradzą, będzie elegancko. No i co, przepchniecie? Chyba się zaraz poddadzą, dobra. Ci też już, tu coś już zostało uwolnione. Gonić ich, gonić, co to ma znaczyć? Cały czas atakujemy, cały czas atakujemy. Dobra, wy do tyłu. Ci już uciekają, dobra, doskonale, do przodu. Ale nie przez nich, kurdełkę. Gdzieś wjechaliście w środek. Naprawdę nie możecie sobie z taką małą grupką poradzić. Generał tylko nie zginie mi teraz w głupi sposób. Dobra, zaatakuj ich. Tu właściwie jak ci przykładanie się zrobiło, ale dobra. Tu są wrogowie nasi, wrogowie nasi. Ci gdzieś biegną. Właściwie ci gdzieś biegną. Jak to wygląda tutaj? Co się dzieje? Dobra, ty biegnij tutaj. Te dwa oddziały myślę, że możemy cofnąć i teraz tych zaatakują, albo tych, co ciągle napierdzielają naszych. No, tych zaatakujemy. Jeszcze przydałoby się. No nie, ci powinni sobie poradzić na bank. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men.
No, elegancka szarża. Dobra, teraz tutaj. Bo właściwie co? Wiecie co? Tutaj. A generał do tyłu. Właściwie tutaj do tyłu. Dobra. Nasi chłopacy robią robotę. Ty możesz właściwie udać się tutaj, żeby oni już przestali strzelać. Bo ci powinni zostać zaraz złamani. No właśnie, wstrząśnięci i zaraz powinno być po sprawie. Elegancko. Jeszcze raz tutaj. Ci już uciekają, dobra, wy też ich tutaj gonicie. Środek, jak tam środek? Środek. Środek się trzyma i to jest najważniejsze. Właściwie tych 10 tylko zostało, ale to nic, że muszą dalej walczyć. Dobra, wiecie co? Was już mało jest, to się wycofajcie. Nie chcę, żebyście bezsensownie ginęli. Wy pomóżcie tutaj. Wy może gońcie tych. Co? Połowę straciliśmy? No rzeczywiście połowę, ale on już tak jest na wycieńczeniu, więc nie ma co się bać. Elegancko. Ci też już uciekają. Właściwie ty, co już tak was mało zostało, możecie gonić uciekinieru. O, i już pojmaliśmy przywódcy frakcji. Elegancko. Gońcie, 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 gońcie. Właściwie tych możecie gonić. To co to za konnica walczy tutaj do tyłu? Wy się nie zajmiecie. Aha, w sumie oni uciekają. To możecie gonić. No, no i coś jeszcze walczy? O, już nic nie walczy. Elegancko. Dobra, tych możecie pogonić z skirmisherów. Dużo wy tam gonicie? Dobra, wy sporą grupkę gonicie. I co, przyspieszamy troszeczkę. Gońcie tych. Oj, tu troszeczkę ich ucieknie. 10, no sporych tutaj ucieknie. No ale to też tutaj miałem tylko dwa oddziały, właściwie kawalerii mi zostały, więc nie mogę ich zbytnio gonić. Dobra, wy już odpuśćcie sobie tamtych, chyba że dużo ich tam jest. No dwóch, panowie, naprawdę. Wstyd mi przynosicie. Dobra, to jest 39. I myślę, że to już będzie koniec. Bo nawet będziemy mogli przejąć tą osadę, bo to już właściwie rozbiliśmy wszystkich. Coś tu ucieka większego. Tam w sumie coś ucieka. O, bo tu łapcie tych. Dobra, elegancko. I... Dobra, i kończmy już tą bitwę. Dwie bitwy i dwie spore straty. No troszeczkę mogliśmy to lepiej rozegrać, ale... No to są klany, no. Łucznicy, palisady, znaczy palisady, cały czas mówię palisady. Palen, stąd i zowąd. Dobra, execute. No i o to co mi chodziło, ty zaatakujesz tam ten forcik, możesz go sobie oblegać. Nie się nie śpiesz, to jest jedna tura dla mnie. No, ci się wycofują. Mam pomyśl, ale zrozumieli, że już tak przegrali, więc uciekają. Elegancko. Okupacja. Tylko że muszę poczekać, aż jakieś siły mi nowe dojdą, bo dwie bitwy i dwa duże zwycięstwa, ale też straty, jeżeli chodzi o ludności, znaczy ludność żołnierzy, a brakuje mi wojsk, gdzie mógłbym rekrutować, bo muszę czekać tam 12, no, co, Kransburg? Gobliny. Ale to są gobliny, no jeżeli nie mają troli, no to możecie się spokojnie bronić. Mordor najbardziej zaawansowany, no trudno, co tu jeszcze ciekawego? Doświadczenie, jeżeli chodzi o generałów, tak wiem. Coś się zbudowało, to wiem. Coś ciekawego? Milicja. Dobra, i w tym momencie podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!